Cześć wszystkim, witam serdecznie w trzecim odcinku naszego wirtualnego type ratingu. Dzisiejszy odcinek to będzie poświęcony R Systems, czyli wszystkim systemom pneumatycznym na samolocie Boeing 737. Oczywiście rozmawiamy nadal na temat Boeinga 737-800. W Boeingu 737-400 ten system był praktycznie taki sam jak w 800. Jeżeli latalibyście wersją 700, to wersja 700 ma czasami troszkę inny tutaj panel overhead, aczkolwiek jest to wszystko do zrozumienia. 900 ma taki sam panel jak ten, a przez 600 przyznaję się, że nie wiem, nie pamiętam. Tak więc system pneumatyczny jest dość takim, przynajmniej w mojej opinii, systemem przyjaznym, tak łatwym w miarę do zrozumienia. I myślę, że to będzie dość krótki odcinek, powinien zająć nam około 25-30 minut. Tak więc, zaczynając od początku, do czego wykorzystujemy te systemy pneumatyczne na samolocie Boeing 737-800? Tak więc, zastosowań mamy wiele tego systemu. Przede wszystkim stosujemy go do presuryzacji, czyli do hermetyzacji tego samolotu, regulacji temperatury, uruchamianie silników, następnie co mamy? Odladzanie skrzydeł i silników również odbywa się przy pomocy systemów pneumatycznych. Dodatkowo ten system presuryzuje nam zbiorniki hydrauliczne, tak jak widzieliście na schemacie w poprzednim odcinku, jak i presuryzuje nam system wody do użycia w samolocie, jak i w toaletach. Co jest źródłem tego systemu? Tak, no wiadomo, że to powietrze sprężone musi się skądś brać i to powietrze sprężone to jest bleeder, tak zwany bleeder, czyli powietrze, które jest pobierane z zarówno z silników, jak i z APU, dlatego też uruchomiłem APU. Ono jest opisane jako APU bleed, a tutaj mamy engine bleed right i left i oba są włączone, to jest normalna konfiguracja do lotu. To są te źródła nasze w samolocie, dodatkowo na ziemi do uruchomienia silników możemy użyć tak zwanego air started unita, który zapewnia nam ciśnienie zewnętrzne, to jest wiadomo na ziemi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie uruchomienie przebiega, znajdźcie sobie odcinek, w którym lecieliśmy z Krakowa do Torpu i również wykorzystywaliśmy ten system do uruchomienia silników. Ok, czyli tak, to jest sytuacja normalna, tutaj samolot leci, jesteśmy na poziomie 90 i on jest presuryzowany przez nasze pracujące silniki. Tak więc omówimy sobie wszystkie panele po kolei, wszystkie panele presuryzacji, pokażę Wam wszystkie światła, jakie tutaj mogą wystąpić. Tylko się upewnię, że ten samolot tam gdzieś nie leci w krzaki, ok, nic tam się nie stanie nagle. Tak więc damy sobie light testa i panele pneumatyczne na overhead panelu to są wszystkie te panele zaczynające się stąd, aż tutaj do samej góry, to jest takie odwrócone L. I dodatkowo tutaj engine anti-ice troszkę jest związany również z pneumatyką, aczkolwiek o tym będziemy rozmawiać w odcinku anti-ice, więc powiem Wam tutaj za chwilę pokrótce. Ok, jeżeli się wznosimy i sprawdzamy sobie pneumatykę podczas wznoszenia, czy wszystko działa poprawnie, to zaczynamy odwróconym L od lewej tutaj do prawej i do góry, tak więc opowiem Wam po kolei, co tutaj na tym panelu dokładnie jest, w tej właśnie kolejności. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką zobaczycie, są tutaj wskaźniki. Tutaj mamy wskaźnik. Ten podstawowy wskaźnik, który mamy, to jest ciśnienie różnicowe, differential pressure i cabin altitude, czyli wysokość kabinowa.
I tak, differential pressure to jest różnica ciśnienia pomiędzy ciśnieniem w kabinie a ciśnieniem na zewnątrz. Tu akurat mamy 3 PSI maksymalna dla samolotu 737NG, to jest 9,1. Normalna jest około 8,6, powyżej już jest zaznaczona żółto. Tak więc musimy monitorować, czy ta różnica nie jest zbyt wysoka. Jeżeli kabina by się nie chciała, nie zaczęła hermetyzować, po starcie cały czas trzymałaby się na zero, to ciśnienie by rosło aż do momentu, kiedy zawór spustowy by zaczął to ciśnienie spuszczać. Ono jest zabezpieczone, tak więc nie możemy tego fizycznie przekroczyć, tak? Tak samo w przypadku zbyt szybkiego zniżania z zamkniętym zaworem, system nie dopuści do tego, że będzie ujemne ciśnienie różnicowe, tak, że ciśnienie w kabinie będzie wyższe niż na zewnątrz. I tutaj mamy dodatkowy zawór spustowy, tak zwany negative pressure relief. I jeżeli jest ujemne ciśnienie w przypadku zbyt szybkiego zniżania, jakim cudem byśmy produkowali, to on również to ciśnienie spuści. Wysokość kabinowa, jeżeli samolot jest zahermetyzowany, ona pokazuje tak, jak jest wysokość, na której jest kabina. Tak? W tej chwili mamy tutaj 2000 fitów. I to jest normalna wysokość dla tej wysokości lotu, tak? Potem pokażę Wam, co się dzieje, jak na przykład otworzymy zawór, tak? I jak te ciśnienia zaczną się zachowywać. Jeżeli samolot by się rozhermetyzował, to wtedy ciśnienie kabinowe, czy różnica będzie na zero, a cabin altitude pokazywałby nam wysokość, na której jest samolot, czyli działałby de facto jako wysokościomierz. Następnie mamy cabin climb, cabin descent i to pokazuje zmianę ciśnienia w kabinie. Jest w setkach stóp, tutaj mamy 1000, 2000, 3000, 4000, normalnie ona się wznosi około 500 fitów na... Właściwie jest w tysiącach, nie w setkach, przepraszam. Normalnie wznosi się około 500 fitów na minutę, jeżeli wykonujemy normalne wznoszenie. Przełączę się na manual na chwilę, zobaczycie, co się stanie, jeżeli samolot zacznie się hermetyzować, jeżeli zacznie się rozhermetyzowywać. Jeżeli zaczniemy z jakiegoś powodu tracić ciśnienie w kabinie, ten zawór się nam otworzy, lub też, no wiadomo, wieje uszczelkę, czy się zaczniemy rozhermetyzowywać, to zobaczcie, ciśnienie w kabinie, inaczej, wysokość kabinowa zacznie wzrastać, tak? Ta mała wskazóweczka, ok, na razie mi wystarczy powiedzmy 1000. Cabin altitude zacznie się zwiększać, a differential pressure zacznie spadać. Tym samym kabina pokazuje, że kabina się wznosi, pomimo tego, że samolot jest na tej samej wysokości, tak? To jest oznaka tego, że coś tutaj się nie dzieje nie tak, lub też będzie się działo nie tak. Jeżeli otworzymy ten zawór do końca, no jesteśmy dość nisko, tak więc to trochę czasu zajmie. Widzicie, kabina się pokazuje, wznosi. Cabin altitude również wzrasta, tak jak powinien, i differential pressure nam tutaj powolutku spada. On spadnie do zera do momentu, aż kabina, tutaj cabin altitude pokaże 9000, na takiej wysokości jesteśmy. Dodatkowo mogę wyłączyć paczki, to trochę też pomoże. I teraz to się dzieje, no, troszkę szybciej, tak? I tak do momentu, aż tu będzie 0, tu będzie 9. Kabina tutaj nam się wznosi, tak więc włączam paczki, daję z powrotem auto. I teraz przez chwilę będzie sytuacja odwrotna, on się zamknie, będzie minus 1000, minus 500, minus 1000. I ta kabina wróci do tego momentu, kiedy powinna tam być. Następnie mamy Alt Horn Cutout, taki guziczek. On tutaj służy do tego, że jeżeli przekroczymy wysokość ciśnieniową 10000 fitów w kabinie, tak, to usłyszymy ten dźwięk, który ostrzega nas o przekroczeniu wysokości i o tym, że musimy założyć maski tlenowe. Jeżeli założymy te maski, wiadomo, nie chcemy, żeby to wyglądało wszystko jak w katastrofie w przestworzach, tak, światełka, dźwięki i tak dalej. Naciskamy Alt Horn Cutout i system się uciszy. Następnie mamy tutaj panel kontroli presuryzacji. Żeby go pokazać, to ja wyłączę tego light testa na chwilę.
Kabina sobie w międzyczasie wróci. I tutaj mamy tak, okienka, auto manual i precision mode selector. To jest ważne, żeby zawsze zaczynać na auto. I tu mamy tak, flight altitude, ustawiamy sobie wysokość maksymalną, na której będziemy lecieć, tak? Danego dnia, jeżeli przewidujemy poziom 380, ustawiamy 380. Jeżeli niższy, to ustawiamy niższy. Ważną rzeczą jest to, że jeżeli ustawimy 380, a wzniesiemy się tylko do 360, po czym zaczniemy zniżać, to nam zaświeci się tutaj off schedule descent, który też jest łatwo do zrezetowania, nie jest niczym złym. Po prostu pokazuje to, że presuryzacja nie osiągnęła tego docelowego poziomu i zaczęła się zniżać. Landing altitude to jest wysokość, na której będziemy lądować. W Europie nie ma to zbyt dużego znaczenia z racji, że większość lotnisk znajduje się na małych wysokościach, więc to jest informacja dla systemu, do jakiej wysokości ma zniżyć kabinę podczas lądowania. Jeżeli ustawimy źle, lądowalibyśmy dość wysoko, ustawimy tutaj 350 feetów. Ona będzie na jakimś tam minimalnym minusie, tak, dopóki ten zawór zacznie spuszczać i nie będziemy w stanie otworzyć drzwi, tak. Nie ma to dużego znaczenia, aczkolwiek powinniśmy to robić prawidłowo. Precision Mode Selector to jest selektor trybu pracy hermetyzacji. Mamy Auto i Alternate i Manual, tak, mamy trzy tryby. Ważną rzeczą jest to, że w 737-800 mamy dwa kontrolery presuryzacji, czyli dwa systemy oddzielne, które mogą tę presuryzację kontrolować. One są dokładnie takie same i po każdym włączeniu baterii one się przerzucają, więc raz na jednym locie lewy obsługuje presuryzację, raz prawy, tak więc nie wiemy, który jest alternate, który jest auto. One się co lot zmieniają. Jeżeli ten system, na którym aktualnie lecimy, nam z jakiegoś powodu padnie, to automatycznie przełączy się na alternate, przy czym to wiadomo, ten wybierak nam tu nie przeskoczy z racji, że Boeing nie przewiduje automatycznego przełączania. Tak więc zapalą nam się dwie lampki w tym momencie, auto fail i alternate zielona. To będzie w przypadku auto faila. I wtedy, jeżeli przełączymy na alternate, ta lampka nam zgaśnie, zostanie samo alternate. Jeżeli padną nam dwa tryby automatyczne, zapali się tylko lampka autofail. I wtedy checklista prowadzi nas do tego, że musimy przełączyć go na manual. W większości przypadków, jeżeli obydwa tryby padną, to ten auto valve powinien zostać w takiej pozycji, w jakiej był przed awarią systemu. Tak więc nie powinno się dziać nic bardzo strasznego, ale jest duża możliwość, że ten samolot się zacznie rozhermetyzowywać, jeżeli na przykład zmniejszymy moc. Trzeci tryb to jest tryb manual. Ważna rzecz jest taka, że on ma tu światełko, ma na zielono. Tak więc jeżeli jest w manualu i będzie na przykład otwarty zawór, to przy wznoszeniu się rozhermetyzujemy i niestety nie mamy tutaj żadnej informacji na recallu, tak? Z racji, że to jest zielone światło, on nie jest non-normal. I to doprowadziło na przykład do katastrofy w Heliosa w Grecji, który wystartował z tym manualem, z zaworem w pełni otwartym, załoga się rozhermetyzowała, straciła przytomność i niestety wszyscy na pokładzie zginęli. Zobaczę failures, czy tutaj da się to zepsuć. Isolation valve, rapid depressurization, nie. Primary pressurization unit, ok. Zobaczcie, jeżeli się zepsuje primary pressurization unit. Aha. Czyli się nie zepsuł, tak? Damy jeszcze alternate. Zapewne to się stanie za jakąś tam chwilę. Czy nie? Dobra, nie wiem co tu się stanie, tak więc ja dam reset all failures. Okej. No dobrze, zobaczymy co tam się będzie działo dalej. Jeżeli to będzie działać, to będzie działać. Jeżeli nie będzie działać, to
będziemy coś tam z tym grzebać. Wracając do tematu, jeżeli przełączymy na manual, wtedy ten przycisk się dopiero uaktywnia, ten przełącznik, i tym przełącznikiem możemy zamykać lub otwierać outflow valve. I outflow valve to jest ten zawór, czyli zawór wyjściowy, to jest ten zawór, który reguluje nam ciśnienie w kabinie. Jeżeli go otworzymy całkowicie, to ciśnienie zacznie nam tutaj się wyrównywać, tak? Ciśnienie z kabiny ucieka. I ten zawór jest tutaj. W tej chwili on jest w pełni otwarty. Jak damy na auto, on się powinien zamknąć. Jeżeli oczywiście będzie działać ta pryszczyzacja. Czy on się zamyka? Oczywiście on się nie zamyka, bo ja dałem tu failure. Aczkolwiek mogę zrobić tak, że jeszcze chwilę musicie poczekać. Edit failures i fix all systems. Apply changes. Okej, okay, w takim razie zepsułem, ale zamknę go w takim razie manualnie. Ten zawór chodzi powoli, ale to jest z tego powodu, że jak lecimy na dużych wysokościach, jest bardzo trudno utrzymać ciśnienie w kabinie. Jeżeli on poruszałby się szybciej, to każde dotknięcie by powodowało gwałtowne zmiany ciśnień i to byłoby mocno nieprzyjemne zarówno dla nas, jak i dla pasażerów. Spróbuję jeszcze tutaj kliknąć, ale widzę, że mi się chyba to nic nie uda już z tym zrobić. No dobrze. Whatever, tak zwany. Zostajemy tu na manualu. Następnie, kolejnym panelem jest tutaj panel, który kontroluje nam cały ten przepływ tego powietrza, tak? On jest namalowany pod spodem. Widzicie, skąd to powietrze jest i jak ono jest podłączone. Prawy silnik, lewy silnik i APU jest podłączone do lewej strony systemu. Tutaj mamy paczki, wing anti-ice, wing anti-ice i engine anti-ice jest przy samym bridge, tak on nie jest, tym samym nie jest on zaznaczony na silniku, nie jest tutaj zaznaczony z racji, że engine anti-ice jest przed samym zaworem i jego nie możemy zamknąć, tak jego zawsze możemy włączyć. Tym samym powietrze z systemu, tutaj z bleedera, czy to z APU bleed trafia do paczki, w paczce jest chłodzone, lub też podgrzewane nie jest, jest chłodzone do odpowiedniej temperatury i trafia następnie do kabiny. Oczywiście to wszystko jest kontrolowane przez systemy, które pokażę Wam na schemacie. I obydwa te systemy są wyizolowane, tak? One są od siebie odcięte, przynajmniej mamy możliwość odcięcia, jeżeli mamy tak zwany isolation valve, który może być otwarty, może być w pozycji auto lub w pozycji close. Jeżeli jest w locie i obydwie paczki, oba blidy są włączone, to on jest wtedy w pozycji zamkniętej. Te systemy są odizolowane od siebie. Możemy go otworzyć tak na siłę. Teraz jest otwarty, a teraz powinien być zamknięty. Zamkniemy go, zobaczycie wymuszenie, jak jest teraz w tej chwili zamknięty. I wyłączymy sobie blida z silnika lewego. Widzicie, że ciśnienie w jedynce spada do zera, w dwójce zostaje cały czas na 30. Mamy włączone APU, tak więc możemy tą paczkę lewą zasilać z APU. Jeżeli otworzymy APU bleed, on wzrośnie z powrotem do jakiejś tam wartości. I z reguły APU bleed jest troszkę mniejszy niż bleed silnikowy, tak więc on zostaje na takiej wartości. Ważną rzeczą jest to, żeby nie używać dwóch naraz, tak, jeżeli jest włączone APU i silnik, ponieważ możemy zniszczyć to APU. Silnikowe ciśnienie jest większe, tak jak widzicie tutaj. Więc jeżeli włączyłbym jeszcze lewe, to ciśnienie może po prostu trafić z powrotem do APU i to APU uszkodzić. OK, tak więc włączamy bleed.
wyłączamy APU i pokażę Wam kolejną rzecz, która jest dość ważna. Rozepnę sobie autotrotla i zobaczcie teraz, co się dzieje. Jak zwiększę moc silników, ciśnienie w układzie rośnie. Jak tą moc silników zmniejszę, to ciśnienie w układzie maleje. W przypadku, kiedy jesteśmy tutaj na zaworze w pozycji manual, jeżeli zmniejszymy moc, kabina zacznie się wznosić. Jeżeli zwiększymy, ona zacznie opadać, ponieważ dostaniemy presuryzację, a ten zawór się nie porusza. Akurat tu się nic nie dzieje, ale no, powinno się dziać. Tak więc włączamy z powrotem autotrotu. Leci, leci, ok. Dodatkowo mamy tutaj przycisk overheat test. On nic nam tu nie robi, to jest przycisk dla maintenance'u, więc my tego przycisku nigdy nie używamy jako piloci. I trip reset to jest przycisk, który resetuje nam zawory, jeżeli te zawory by się, że tak powiem, automatycznie zamknęły. Damy sobie light testa ponownie. I tutaj mamy analogicznie, okej, damy na auto, żeby było na auto. Kolejny raz mamy trzy symetryczne światła, tak więc nie będę o nich opowiadał. Mamy pack, wing body overheat i bleed trip off. I teraz tak, od dołu do góry, bleed trip off informuje nas, że zawór, który jest tutaj przy silniku, zamknął się automatycznie z powodu zbyt wysokiej temperatury lub zbyt wysokiego ciśnienia. Możemy go zresetować, jeżeli ciśnienie i temperatura wrócą do normy. Naciskamy wtedy trip reset, on powinien zgasnąć. Ważną rzeczą jest to, że jak pojawi się bleed trip off, nawet jeżeli ten zawór jest tutaj otwarty, to on wtedy jest automatycznie zamykany, tak? Więc niezależnie od przełącznika, on jest automatycznie zamknięty. Wing body overheat to jest dość ważna rzecz, ponieważ w samolocie jest kilkanaście czujników, które monitorują, czy to powietrze z systemów pneumatycznych, czy z silnika. Wiadomo, ono z silnika tutaj ma dość długą drogę, żeby dostać się do całego samolotu, prawda? Czy z APU to jeszcze ma dalszą drogę. Tak więc wing body overheat to są czujniki, które monitorują, czy nie ma przecieku z systemu pneumatycznego, z racji, że to są ogromne temperatury, mogłyby uszkodzić strukturę samolotu. Tego nie możemy niestety zresetować, co najwyżej możemy na przykład zmniejszyć moc i wtedy, jeżeli temperatura gdzieś tam spadnie, czy ten przeciek przestanie nam działać na samolot, wtedy ta świetna lampka nam zgaśnie. Kolejną rzeczą jest pack. I tutaj pack pokazuje nam dwie rzeczy. Właściwie pierwszą rzeczą jest to, że jest jakiś błąd w systemie elektronicznym paczki, a drugą rzeczą jest to, że zawór w paczce się zamknął. I to teoretycznie też możemy zresetować, przy czym z reguły to niestety nie będzie nam tutaj działało. Kolejną rzeczą paczki. Paczki Wam wytłumaczę na schemacie. Paczka jest to urządzenie, które chłodzi powietrze silnika, ponieważ powietrze z silnika ma kilkaset stopni Celsjusza i ono jest chłodzone i dopiero trafia wtedy do kabiny. Do tego służy nam paczka. Isolation valve już wiemy. Jeszcze kolejną rzeczą mogę Wam pokazać, że on jest teraz w pozycji auto. Jeżeli któryś z bleedów się wyłączy, lub też spaczek się wyłączy, to on się powinien otworzyć. Co będzie pokazane tym, że najpierw te strzałeczki tam się tutaj rozjadą, lewa z prawą, i po kilku sekundach on się otworzy i wrócą do normy. Tak więc wyłączamy dwójkę. Widzicie, że dwójka spada, zawór się otwiera i presuryzacja wraca z powrotem do normy. Włączam jedynkę i z powrotem wracają do normy. Tak samo, jeżeli wyłączę któryś z paczek, na chwilę on się rozjedzie, isolation valve się otworzy i znów wrócą do normy. Jedna paczka może spokojnie uciągnąć samolot. Jeżeli startujemy na jednej paczce, możemy lecieć nie wyżej niż do poziomu 250, analogicznie z jednym bleedem. Jeżeli podczas lotu na przelocie ta paczka nam padnie, teoretycznie
Możemy zostać na danej wysokości, przy czym musimy wtedy monitorować tutaj cały ten nasz system. I dajemy paczkę z powrotem na auto i tutaj zawór się zamyka. Recirculation fan, czyli to jest wiatrak recirkulizacyjny, ciężkie słowo do wymówienia. Polega to na tym, że on pobiera powietrze z kabiny i ponownie je, że tak powiem, wtłacza do systemu, tak. Ma na celu to, że on oszczędza paliwo. Nie wiem, czy to będzie tutaj pokazane dobrze na symulatorze. Mamy fuel flow 910 kg na silnik. Wyłączymy recirculation fany i ono powinno wzrosnąć 920-930. A tutaj symulator tego nie oddaje, a widzicie, wzrósł, troszkę wzrósł, tak więc jak wyłączone są recirculation fany, rzeczywiście robi się ciszej w samolocie, ale silniki muszą dostarczyć więcej paliwa, więcej powietrza, przez co zużywają więcej paliwa. Następnie mamy kolejne lampki, dual bleed, ram door full open, ram door są po prawej, po lewej stronie. To są te ram door, znajduje się tutaj. To są te wloty powietrza, powietrze, które jest wtłaczane tutaj podczas lotu i ono służy do chłodzenia powietrza w paczkach, tak? Więc jeżeli paczki chłodzą powietrze, to używają tego powietrza z zewnątrz, które wlatuje przez ram door. Ta lampka zapala się podczas lotu na małych prędkościach, one się otwierają, żeby dostarczyć więcej powietrza i wtedy zaświeca się ram door full open. Teraz powinny być wyłączone i też również są wyłączone. Kolejną lampką jest dual bleed. Dual bleed oznacza, że w jakiś sposób powietrze jest dostarczane z powrotem do APU. Mogę Wam to pokazać, jeżeli mamy na przykład, zamkniemy isolation valve, żeby nam się nie otwierał. I teraz mamy tak, mamy bleeda, lewy system jest napędzany przez bleeda z silnika lewego. Jeżeli otworzymy APU, to macie dual bleed na tej lampce, tak? Analogicznie otworzymy zawór, wyłączymy bleeda lewego. I teraz jeżeli otworzę APU bleed, zobaczycie, że to powietrze może się dostawać do całego systemu i dual bleed się również zapali. Przy czym jeżeli zamknę isolation valve, to ten dual bleed powinien nam zgasnąć. Oczywiście nie zgaśnie, zgaśnie. Widzicie, systemy są oddzielone, dual bleed się nie pali. Jak dam na open, to dual bleed się zapali z powrotem. Damy na auto. Tego nie powinniśmy robić w prawdziwym samolocie, to robię tylko po to, żeby Wam pokazać logikę światła. Następnie light test i dalej mamy co? Temperatura, control cabin, forward cabin i aft cabin, czyli to jest cockpit, przednia część kabiny, tylnia część kabiny. I to służy nam tutaj do regulacji temperatury. Auto, oczywiście auto to nie, takie auto jak nie auto, więc lewo zimniej, prawo cieplej. Mamy trzy oddzielne selektory, jeżeli obie paczki działają, to wtedy możemy tą temperaturę regulować. W przypadku, kiedy któraś z paczek lub trimmer nie działa, logika tych przełączników jest zupełnie inna, przy czym na symulatorze nie musicie tego wiedzieć. Więc jeżeli macie wolę poznać to, jak działa to dokładnie, to odsyłam Was tutaj do strony Boeing 737 Technical Site i do e-learningu, który właśnie Pan Chris zamieścił. Linka zostaje w komentarzu, więc spokojnie i możecie się tutaj dowiedzieć, jak działają te paczki i kontroler temperatury. Mają też pozycję off. Jeżeli wyłączymy je w pozycję off, one automatycznie będą dostarczać 24 stopnie do kokpitu i 18 stopni na kabinę, tak? Aczkolwiek z reguły latamy na pozycji auto. Trimmer. Jak zauważycie, nic się nie zmienia, kiedy wyłączamy trimmer. To jest powietrze, które jest pobierane tutaj z bleeder,
prosto z silnika i ono omija paczkę, nie jest chłodzone. I to powietrze służy do dokładnej regulacji temperatury, tak? Więc jeżeli wszystko działa normalnie, złączony trymer, to paczki mają jakąś tam swoją temperaturę stałą i mniejsze lub większe zmiany są regulowane trimerem. Jeżeli trimer jest wyłączony, to wtedy cała paczka będzie zmieniała swoją temperaturę, żeby ustalić tą temperaturę wybraną tutaj na wybieraku. Tak więc do momentu, aż checklista nie opowie, że trimer jest wyłączony, powinniśmy mieć go włączonego. Przy czym również nic się tam specjalnego nie dzieje, jeżeli on jest wyłączony. Mamy trzy lampki Zone Temperature i te trzy lampki tutaj nam pokazują, jeżeli któraś temperatura w danej strefie była przekroczona, ona się zapala, możemy sobie sprawdzić wtedy na wybieraku co, gdzie i jak. Czyli tak, tu mamy zwykły typowy termometr, czyli wskaźnik temperatury i analogicznie tu mamy supply duct, czyli to jest temperatura w dukcie, to nie jest temperatura w systemie, tylko w tej rurze dolotowej. Control cabin, czyli cockpit, forward i aft. I temperatura z przodu, w przedniej części kabiny, w tylnej części kabiny, w paczce prawej, w paczce lewej. Jeżeli wszystko jest w porządku, to temperatury powinny być mniej więcej takie same. Teraz tu mamy na przykład 21 stopni, mogę Wam pokazać, jak damy warm, ta temperatura zacznie tutaj w supply duct rosnąć, a przynajmniej powinna, nie wiem, czy to jest odwzorowane tutaj, a w lewej damy cold, zobaczymy, czy to też będzie się odwzorowywać. Generalnie ta zmiana powinna być dość szybka, tak więc już mielibyśmy do 30-40 stopni. Gorzej jest z chłodzeniem. Chłodzenie no niestety wymaga tutaj przepływu powietrza przez paczkę, więc zajmuje więcej czasu. Ale widzę, że po prostu to nie jest tu odwzorowane, no nie ma tu żadnego znaczenia. Temperatury w paczce. Ok. To jest tyle, co możemy Wam powiedzieć o... o tych panelach. Powiedziałem Wam chyba wszystko. Jedną rzeczą, o której Wam nie powiedziałem, mówiłem Wam to na poprzednim dziale, mówiłem to na limitacjach w odcinku pierwszym, ale powtórzę. APU, samo APU może spokojnie hermetyzować kabinę i możemy używać samego APU do hermetyzacji do poziomu lotu 170. Jeżeli używalibyśmy również APU jako źródła elektrycznego, możemy to robić do poziomu setnego, czyli powietrze i elektryka z APU do poziomu setnego, samo powietrze do poziomu 170. Ok, rozpiął mi się oczywiście autopilot. Tak więc autopilota włączamy i samolocik sobie leci dalej. Pytanie, czy te systemy mi się zresetowały? Chyba mi się nie zresetowały. Dobra, no, nie ma to żadnego znaczenia. Na wznoszeniu obserwujcie sobie, jak działa tutaj ta panelka. I najważniejsza rzecz, żeby mieć auto i ustawiać tutaj prawidłową wysokość. Ok, to jest tyle z tego, co Wam mogę pokazać na samym samolocie. Przejdziemy teraz, wiecie, do schematów, a zaczniemy od samego schematu, całego schematu tej presuryzacji. Tak wygląda bardzo uproszczony schemat presuryzacji. Ja też muszę sobie go tutaj przełączyć. Tak więc, jak widzicie, mamy dwa silniki APU i dodatkowo miejsce na podpięcie Air Starter Unita, który jest podpinany de facto do systemu prawego, przy czym może zasilać oba silniki, oba systemy i tak z reguły robi. I teraz tak, powietrze, ciśnienie powietrza pobierane jest z silnika. Normalnie jest pobierane z piątego stage'u, czyli z piątego etapu sprężarki wysokiego ciśnienia. To z reguły wystarcza, jeżeli silnik jest na małych obrotach, dodatkowo wchodzi również do pracy dziewiąty stage, który zapewnia dużo większą kompresję, więc on na małych mocach sobie daje radę.
na małych ustawieniach mocy. Tutaj zauważcie, że mamy dwa rodzaje zaworów. Na etapie piątym mamy zawór, który zawsze jest otwarty, tak? On jest zaworem jednokierunkowym. A dziewiąty etap ma zawór regulujący, on się może przymykać, otwierać i tak dalej, i tak dalej. Następnie to powietrze, tak jak Wam mówiłem, najpierw może trafić do engine anti-ice'u, tak? Czyli odladzanie silników, ono omija wszelkie kolejne zawory, więc z racji, że ten zawór się nie może zamknąć, engine anti-ice zawsze jest dostępny. Następnie mamy bleed trip sensors i te sensory wyczuwają nam temperaturę, ciśnienie, głównie ciśnienie. Jeżeli ciśnienie przekroczy dane ciśnienie, które jest limitujące, ten zawór się zamknie i wtedy wyświetli nam się ta lampka bleed trip off, którą możemy zresetować, jak te wartości wrócą do wartości nominalnych. Następnie mamy pre-cooler, czyli to powietrze, które wychodzi tutaj z tego systemu, jest na tyle gorące, że mogłoby uszkodzić dalsze systemy, musi zostać początkowo schłodzone. I ono jest schładzane, tutaj jest fan air, czyli powietrze z wentylatora, zza wentylatora, mała ilość powietrza jest pobierana do pre-coolera, on chłodzi to powietrze. I tutaj tak, jeżeli to powietrze już przejdzie dalej, może trafić do starter valve, czyli możemy uruchamiać dany silnik tym powietrzem, lub do wing anti-ice. Jak zobaczycie logikę tego systemu, widzicie, że jeden system może odladzać obie strony skrzydeł, przy czym jest to niezalecane z racji tego, że wing anti-ice używa bardzo dużo powietrza i mógłby po prostu sobie z tym nie dać rady. Następnie lewa strona presuryzuje nam water tank, czyli zbiornik wody, oraz system A hydrauliki, również jest presuryzowany z lewej strony. Duct pressure transmitter to jest to, co wskazuje nam ciśnienie w daktach, i to powietrze trafia do lewej air conditioning pack. Analogicznie widzicie, że APU jest podłączone tutaj do lewego systemu. I tak jak widzieliśmy, może zasilać oba systemy. Ono ma dwa zawory, zawór regulujący oraz zawór jednokierunkowy. Teoretycznie, jeżeli mamy włączone dwa blidy, to on nie powinien przepuścić tego ciśnienia i nie zepsuć tego APU, ale i tak nie możemy używać. Unikamy tej lampki dual bleed. Prawa strona jest dokładnie taka sama, z jedną różnicą, że zasila system hydrauliczny B. I normalnie trafia do paczki drugiej, tak? Więc to jest paczka lewa, paczka prawa. No i to jest tyle z systemu pneumatycznego. Pokażę Wam teraz jeszcze samą paczkę sobie, jak ona wygląda. Paczkę mamy tutaj. Teraz mam jakiegoś tu zooma, dokąd Wy widzicie? Wy widzicie do mix manifolda. Tak więc zaczynamy bleed air. On tutaj jest o 90 stopni obrócony, tak? Więc z lewej strony systemu wpada do paczki. Ma ten zawór Flow Control and Shutoff Valve. To jest zawór, który nam pokaże pack, jeżeli się zamknie, to lampkę pack. I on trafia sobie tutaj bezpośrednio do paczki. Najpierw trafia do pierwszego heat exchangera. To jest ten heat exchanger, który używa ram air, tego powietrza napływowego, tak? Czyli jest pierwsze chłodzenie, następnie lekko schłodzone powietrze trafia do kompresora. Jest sprężane po to, że powietrze, które jest pod wyższym ciśnieniem, ono zwiększa temperaturę, znowu, ponownie zwiększa temperaturę i trafia jeszcze raz do drugiego heat exchangera, czyli do wymiennika ciepła. Z racji jest sprężone po to, że powietrze o wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu łatwiej wytraca energię, więc łatwiej tą energię wytracić. Następnie wstępnie sprężone powietrze trafia do turbiny, gdzie jest rozprężane i przy okazji ta turbina napędza kompresor, tak więc to jest system samowystarczalny. I dopiero tutaj mamy powietrze o temperaturze, które może zostać podane do kabiny, tak? Check valve, czyli to jest zawór jednostronny. I teraz zobaczcie, co się tu dzieje.
po minięciu check valve to jest lewa paczka, tak? Lewa. Prawa jest troszkę inna, ponieważ lewa paczka ma bezpośredni dostęp do kokpitu, tak? Jeżeli cokolwiek się dzieje, wiadomo, to powietrze musi być również w kokpicie. I ono się rozdziela, trafia do mix manifold. Mix manifold to jest kolektor mieszający, czy tam zbiorczy. I tu również trafia powietrze z paczki. To powietrze jest tu mieszane i podawane do trzech stref, znaczy dwóch stref już, tak, przedniej, tylnej. I tym samym jest zapewniana kontrola temperatury w samolocie. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj macie recirculation fany. One pobierają powietrze z kabiny, przepuszczają przez filtr HEPA i trafia to z powrotem do mix manifoldu. To jest ten system, który zmniejsza zużycie paliwa. Oraz trimmer, czyli ten przełącznik trimmer. Jeżeli mamy tutaj ciepłe powietrze, które omija całą tą paczkę, tak, to jest ten właśnie trimmer. Ono idzie tutaj i służy do dokładnego regulowania temperatury. Bez zbędnej zmiany pracy tego systemu, wiadomo, ten system jest o wiele bardziej skomplikowany niż tutaj po prostu jeden zawór, który reguluje nam przepływ powietrza. No i tyle. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam na stronę Boeing 737 Technical Site i do linka, który Wam zostawiam w komentarzach. Tym samym dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam na następny odcinek wirtualnego Type Ratingu. Dzięki uprzejme, do usłyszenia. Hej, hej.